Marszukiewicz, Indekeczpel. Znajdujemy się w gościnnych progach hotelu Merkur w Gdyni przy okazji gali KSW 84. A ze mną dyrektor sportowy organizacji Wojsław Lisiewski. Witam serdecznie. Dzień dobry. A chcę zaznaczyć bardzo gościnny próg hotelu Merkur, bo pierwszy raz mam w kolorze laserowo wydrukowaną kartę walki, czy tak ładnej nigdy nie miałem. Także chyba sobie oprawię w ramkę, więc bardzo serdecznie dziękujemy. No, po dłuższej przerwie się widzimy, bo tak akurat gale się poukładały, że 6 tygodni przerwy i chciałem zapytać, czy brakowało ci przez te 6 tygodni wypowiadania się na temat KSW, czy to ktoś ci jednak męczył? Nie, chyba jakieś ze dwa wywiady udzieliłem. Ale nie, no tak ten czerwiec, szczerze mówiąc, to dochodziłem do siebie po gali na stadionie i ogólnie tym maratonie, bo jednak te gale dość blisko siebie były, przynajmniej no tak. Kwiecień, maj, czerwiec, także no, nowe siły. Myślę, że też doskonała lokalizacja na gale w lipcu, więc no, można wrócić, że tak powiem, do tego rytmu. W drugiej połowie roku. To w takim razie dwa słowa jeszcze o Koloseum. Jakbyś miał podsumować w dwóch zdaniach, to jeżeli się da, to jakbyś ocenił. Czy to jest całkowity sukces, coś się dało zrobić lepiej, coś wypaliło lepiej niż się spodziewałeś, coś nie wypaliło, a powinno. Jakbyś to wszystko ocenił, to co się wydarzyło, jak już od karty przez publiczność, atmosferę, oddźwięk w social mediach, nowe podejście takie bardziej digitalowe do waszego do tematu. Jakbyś to wszystko mógł spiąć w klamrę, to czy jesteś zadowolony, nie, jak to byś ocenił? Na pewno jestem zadowolony. Myślę, że od tej strony promocyjnej samego eventu, jak się potoczył, no pomijając te rzeczy, na które trochę nie mieliśmy wpływu, czyli te dwie walki, które wypadły, ja nie potrafię się przyczepić. No, jedyny pewnie to, czego trochę żałujemy, to, że jednak ta awaria dachu spowodowała, że zaczęliśmy bardzo późno i no, myślę, że była możliwość, żeby powalczyć o te 60 tysięcy, no tylko zabrakło nam tych dwóch miesięcy. Jakbyśmy zaczęli sprzedaż na przykład w grudniu na gali Moment Pudzian, no to jestem przekonany, że byśmy mieli zamiast piątki tą szóstkę z przodu. A myślisz, jakby byś ocenił to, i jaki wynik mimo tego udało się zrobić, to jesteście ogólnie jako KSW i ty też jako dyrektor sportowy zaskoczony, że po 6 latach udało się wrócić, biorąc pod uwagę no inne w innym uniwersum konkurencję, ale jednak tak nazywano przez wielu, udało się jednak przyciągnąć taką liczbę fanów i udowodnić, że jednak sport ma się dobrze, no bo dużo osób się naprawdę o to martwiło. Znaczy, to zależy, w którym momencie jakby w czasie zapytałbyś o moje przekonania. Na przykład rok przed galą 3 czerwca pewnie nie wierzyłem, że to jest możliwe. Jeszcze wojna, no, dużo zawirowań, inflacja tuż po pandemii. Tak naprawdę decyzja o tym, że jesteśmy pewni, że chcemy robić stadion, podjęliśmy ją, widząc sprzedaż gali w Gliwicach, Moment Pudzian, no gdzie właściwie w tydzień sprzedała się ponad, nie wiem, 12 tysięcy biletów, czy 14, już nie pamiętam. No więc wiedzieliśmy, że jeżeli gala jest hitowa, jest wypromowana i są te największe nazwiska, dodając do tego jeszcze Warszawę, dużo większą aglomerację i efekt stadionu, że jesteśmy w stanie zrobić ten event, żeby był zyskowny. Wtedy pewnie nie myśleliśmy, czy to będzie 50, czy 45, czy 55 tysięcy widzów, ale tak, no jakby po tej sprzedaży gdzieś w październiku, czy może nawet we wrześniu, to byłem raczej spokojny, że to jest projekt, który się uda. No, od listopada zaczęły się komplikacje z innego powodu i tam gdzieś, no, zastanawialiśmy się, czy odpalać, no bo ten czas po prostu się kurczył i czekaliśmy na jakąś naprawdę finalną odpowiedź, ale jak widać, no jak już ruszyły te eventy, no to teraz po 3 koncerty niektóre gwiazdy robią dzień po dniu, także wszystko finalnie dobrze się skończyło. W
wywiadach po, na gorąco, twoi szefowie byli od razu bombardowani pytaniami o trzecie Koloseum. No, nie ma takiej spójnej, myślę, że nikt jeszcze tego dobrze nie przemyślał. Wtedy nie mógł tego przemyśleć, nie było takiej spójnej odpowiedzi. Mateusz Borek wskazywał, że może po 2 latach, w te lata, w których nie ma Mistrza Świata czy Mistrzostw Europy. Martin mówi, że może 4, że może w ogóle. Jakby, jak już kurz opadł, już to przegadaliście, myślicie, że taki moment, kiedy może nastąpić? No bo wiadomo, że trochę gwiazdy, dwa największe działa, które były wtedy i teraz, no determinują trochę to pewnie w jakimś stopniu. Czy trzeba po prostu czekać, aż ktoś taki się pojawi? Czy jeszcze nimi zagrać? Jak to gdzieś mniej więcej widzicie? Nie wiem, ja do tego tak nie podchodzę. Jakby właśnie wolałbym się nie fiksować na jakichś określonych odstępach czasowych, no bo to równie dobrze, no, przykład pomiędzy pierwszym a drugim Koloseum pokazuje, że można sobie zaplanować i robić rezerwacje co roku, a finalnie do tych gal nie dochodziło. Także myślę, że to jest, musimy obserwować sytuację i tak samo jak teraz podjąć decyzję na bazie no, dostępnych danych, sprzedaży biletów, zainteresowania i czy to będzie za rok, za 2 czy za 8. No, na koniec jesteśmy firmą, która no, przynajmniej musi być na zero, zapłacić wszystkim podwykonawcom, zawodnikom i taki, przy tak dużym evencie jakby gdzieś zobowiązywanie się, że to musi być z jakiegoś dziwnego powodu co 4 albo co 3 albo co ileś lat, byłoby nierozsądne. Mhm. Czy rekord Viaplay to jest na tyle duża liczba, że będzie i wam i wszystkim innym transmisjom tam długo, bardzo długo zajmie im to doścignięcie tej liczby? Znaczy to jest tak gdzieś przebicie, ale o taką liczbę w zasięgu, nie wiem, czy jakichś turbomeczów, czy po prostu innej mocnej gali KSW? No, myślę, że meczom będzie trudno przebić. Ale no, to też wszystko zależy, jak liczba subskrybentów platformy będzie rosnąć, tak? Więc nie chcę być jakiś specjalnie buńczuczny. No, wydaje mi się, że jakiś czas jednak ten rekord będzie trudny do pobicia, ale no, to wszystko dużo zależy od tego, jak platforma się będzie rozwijała, bo jeżeli będzie, no nie wiem, za 2 lata 2 razy tyle abonentów, no to będzie dużo ładniej. Potencjał na pobicie takiego rekordu będzie dużo większy. Zresztą to jest szczegółowe statystyki, kto, ile krajów, jakie kraje i tak dalej oglądały, ile tych subskrybentów było, to już będę męczył może w takim razie Martina. My przejdziemy do tych stricte sportowych kwestii. Myślę, że temat Koloseum jeszcze się przewinie przy tej karcie, ale do niej przejdźmy. 10 pojedynków, rozumiem, że tak było zaplanowane, tak miało być i po prostu się udało to dowieść. No, miało być 9. Sebastian jest taką walką, że tak powiem, ekstra, tak? Okej. No bo karta była złożona gdzieś w okolicach połowy maja, tak? Mniej więcej w okresie gali majowej, kiedy Sebastian miał walkę w studiu na KSW 82, tak? Więc no, dopiero po tej gali zdecydowaliśmy, że dodamy jeszcze jeden pojedynek. Okej. Okay. To do Sebastiana jeszcze przejdziemy, a zaczniemy jak standardowo od pierwszej walki, Chrobak Melcher. Czy faktycznie to jest tak, że oni pierwszy raz mają pełny obóz do swoich walk w KSW? Bo Melcher tak. Chyba wskoczył za Szamada, tak. A Chrobak dwukrotnie i to raz tak chyba w Fight Weeku nawet. Do Polityło no, i ostatnio. Do Szkaradka, tak. Nie pamiętam ile miał do Polityło, ale też raczej to nie była walka na pełen okres, tak. I to bardzo wcześnie zawodnicy. Myślę, że tu nawet ze 4 miesiące pewnie wiedzieli wcześniej, kiedy walczą z kim. A jest w tej kategorii wagowej, no może nie ma aż tak, nie ma sensu może wszystkich stawiać na ostrzu noża, no ale no chyba trochę walczą o przyszłość w KSW, panowie. Myślę, że tak. No. Tutaj raczej no, żadne nie ma zwycięstwa na koncie. No i tutaj od razu wątek Szamada poruszę, no, jest to temat dość zaskakujący, jeszcze nie miałem okazji, się widzieć, ale nie miałem okazji zapytać, jakie są kulisy tego jakby rozejścia się Szamada z KSW, no bo walczył, wygrywał, wszystko szło w dobrą stronę, dobijał tych kilogramów, bo wiem, że chciał na to trochę czasu, bo było ich za mało. No a nagle dostajemy informację, ja nawet nie chcę dotykać tego postu odnośnie Sergio Petisa, bo to jakby zostawiam w fazie science fiction z całym szacunkiem do ambicji Szamada, natomiast jeżeli chodzi o to, że on chce zrobić miejsce dla Islama, no to już jest trochę zaskakujące i czy jakby jakie ty masz informacje z tym związane, czy w ogóle to już się działo poza tematem i nie masz tutaj już nic do dodania? Tylko... Znaczy, uczestniczyłem w tej sytuacji, nie chcę za wiele mówić, bo nie są to sprawy
stricte sportowe, to nie one o tym zdecydowały. Nie ma to związku z walką islama. No po prostu wydarzyły się pewne sytuacje niezwiązane z tym, jak dobrym zawodnikiem jest Szamat, i zaproponowaliśmy pewne rozwiązanie przejściowe. Szamat poprosił o inne rozwiązanie, rozwiązanie kontraktu. Zgodziliśmy się i tyle. No. Myślę, że jeżeli on będzie chciał powiedzieć, to ma prawo oczywiście się wypowiedzieć. My powstrzymamy się od komentarza. Okej. Okay. No dobrze, to przechodzimy do walki Dzikowski-Mieczkowski. No i tutaj nie mogę nie zapytać najpierw o Damiana, bo tutaj wątek gali w Kołobrzegu się pojawił. Gdzieś kiedyś taka plotka się pojawiła jakiś czas temu. Czy to faktycznie był taki temat? Rozważaliśmy. No, to trochę taki mój pomysł, żeby w te wakacje pójść w kierunku, znaczy za fanami, za ludźmi, którzy jeżdżą na wakacje, żeby w lipcu pojechać nad morze, w sierpniu w góry, bo wydaje mi się, że nie do końca mieliśmy to przemyślone rok temu, kiedy pierwszy raz robiliśmy galę w lipcu i w sierpniu. Chociaż gala sierpniowa na Turparze się udała, ale myślę, że pewnie dużo lepiej. Ma to nie kurort turystyczny raczej. No byłoby i przyjemniej dla wszystkich i pewnie jeszcze lepiej biznesowo, gdyby na przykład ta gala na Turparze była we wrześniu, kiedy już wszyscy w Warszawie są, a nie w sierpniu, kiedy Warszawa jest praktycznie pusta. Tak? Więc szukaliśmy jakiejś lokalizacji na północy Polski. Kołobrzeg był rozważany, ale dość szybko, że tak powiem, upadł z uwagi na halę, no, która nie nadaje się po prostu na zrobienie gali KSW. Co jeszcze poza Gdynią było w takim razie w grze? Rozważaliśmy chyba jeszcze Koszalin, ale no, Gdynia i największa aglomeracja, i najfajniejsza hala. Także tu właśnie tu długo nie było jakiś długiego zastanowienia, tak? To dość szybko podjęliśmy decyzję, że Gdynia nam pasuje i myślę, że był to strzał dziesiątka. I taki mały powrót do Polsatu w pewnym sensie. Szczerze mówiąc, chyba wtedy nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tutaj jest taki sponsor tytularny, ale zupełnie nam to nie przeszkadza też bez przesady. Rozumiem, że nikt problemów nie robił w związku z tym. No to dobrze. Damian, Borys Dzikowski, potencjał medialny jest topowy, to moim zdaniem. Płakałem wczoraj w trakcie wywiadu, płakałem podczas udziału Borysa w konfrontacji na kanale sportowym. Zresztą to było też, jakby ten program wyłowił te pytania, które zadawałem wczoraj. No jeszcze okazało się, że jest nowa historia, schowanie papierosa pod brzuchem, to już w ogóle spadliśmy. Kto spadł z krzeseł, to spadł, kto stał, to się ledwo na nogach trzymał, także generalnie wszystkim polecam, bo jest hit. No i teraz moje pytanie, no bo gdzieś tam wrócicie prawdopodobnie w tym półroczu na Dolny Śląsk, no ale Borys powiedział, że no nie, w tak krótkim czasie jakby nie da rady pewnie tej wagi zrobić, natomiast pytanie, czy no wy dostrzegacie ten potencjał medialny, a to jeden, dwa, czy Borys może liczyć na wyższe miejsce na karcie, no i bycie może jedną z głównych postaci nawet, jednej z kolejnych może gal na Dolnym Śląsku, jak nie w tym roku, to w przyszłym, no bo tam drzemie naprawdę olbrzymi potencjał. Tak, może na to liczyć, no, też, ale też spokojnie. No, jest zawodnikiem, który buduje rekord, jest jeszcze na początku tej drogi i też chcemy tu podejść do tematu ostrożnie. Jak będzie wygrywał te walki na głównych kartach i opieranie na nim rozpisek gdzieś w okolicach Wrocławia, to przyjdzie, no. Okej. Okay. To o samej walce, czy to coś tu panowie wiedzą od dawna? Były tutaj jakieś rotacje? Coś tu się zmieniało? Nie, no raczej gdzieś taki był pomysł, żeby wrócić do tego zestawienia, które się nie udało w styczniu i też myślę, że tu z bardzo dużym wyprzedzeniem obaj zawodnicy wiedzieli o tej walce. Okej. Okay. Do Santos Oliveira. Kolejne ciekawe starcie, mimo że dwóch zawodników zagranicznych to się często nie zdarza, no, z wiadomych przyczyn. Natomiast obaj po porażkach. Fakt, no, Bruno przegrywał z mistrzami wyłącznie w KSW. Gustavo walczył rok temu w Kielcach, tam przegrał z Patrykiem Surdynem. Czy to dla któregoś w ogóle jest taka walka, która może oznaczać, że trzeba będzie się odbudować poza organizacją, czy nie? No bo historie jest skrajne. Inne rekordy, inni rywale, wszystko wygląda inaczej. Inaczej u panów w przeszłości w KSW? No, myślę, że na pewno jest to ważna walka dla obu zawodników, tak?
Ale no też tak jak w każdej z takich sytuacji, wolałbym najpierw ją zobaczyć, a zanim będziemy podejmować jakieś kategoryczne decyzje. A ta przerwa u Gustawa wynikała z czego? Bo wiem, że walczył poza organizacją, natomiast z czego wynikał rok przerwy w KSW? No miał też kontuzję, poświęcił się no, pod szkoleniu też pewnych aspektów swojej gry i no pewnie mógłby wrócić wcześniej, ale też nie było odpowiedniego pojedynku i stąd dopiero teraz, no, po roku. Stasiak Hinsen, no to dopytam, czy tu były jakieś rotacje w tym pojedynku, no bo na oko no, nie wygląda zbyt równy, jak mam być szczery. I nie tylko raczej w mojej opinii, no Pascal Hinsen ma ujemny rekord w KSW, to jest raz, zawodnikiem, z którym wygrał, go w KSW już nie ma. Natomiast no, Damian dał walkę z Robertem na igły, pewnie jedna obalenie zadecydowało o tym, że tę walkę przegrał, on uważa, że ją wygrał. To już pozostawiam Damianowi. Czy tu coś się zmieniało, czy tak faktycznie ten pojedynek miał wyglądać? No. Tak też się ułożył trochę dostępność zawodników. No Damian dopiero był gotowy na lipiec. Inne potencjalne zestawienia gdzieś się ułożyły wokół. A też chcieliśmy jakąś walkę rankingową, no ale jednocześnie no, Damian nigdy nie odmawiał mocnych pojedynków. Walczył poprzednio, no, że tak powiem, w jaskini lwa u Roberta Ruchały, poprzednia walka z Lomem, też niełatwy przeciwnik. Wydaje mi się, że zasłużył na pojedynek trochę niżej, ale to dalej jest walka rankingowa, obaj zawodnicy są notowani, także no, czasem po prostu tak wypada, że jeden zawodnik jest większym faworytem niż drugi. No. Okej. Okay. Kaszubowski, Fadipe. Pierwsze z pierwszych pytań, które wczoraj padło na Media Dayu, no to było o to, czy nie będzie znów rzucania racicami. Uznał Krystian, że jeżeli zmiana Gdańska na Gdynię, czy pogranicza Gdańska i Sobo na Gdynię, jest tutaj game changerem. Nie wiem, bo nie znam się na tych klimatach, natomiast czy nie było zawahania w tym wypadku, że ta historia się no może powtórzyć, no 40 tam dwie gale, nie wiem, 40 gal temu strzelam, ale jednak. Jesteśmy spokojni, że się nie powtórzy. Okej. Okay. W takim razie samo zestawienie. No tutaj Henry Fadipe przegrywa ostatnią walkę. Krystian też, no trochę na innym pułapie, no bo tu mamy zawodnika rankingowego i nie rankingowego. Czego tutaj się możemy spodziewać? No bo starcie może się okazać, że w stójce za długo się nie będzie toczyło. Plan Marcina Krakowiaka na walkę z Fadipe chyba pokazał Marcin Krakowiak, jak walczyć z Henry Fadipe. Myślisz, że to będzie bardziej wyrównane starcie, niż się może wydawać? Myślisz, że Henry Fadipe jednak będzie zawodnikiem, który no, pokona Krystiana w stójce, utrzyma ten pojedynek w tej płaszczyźnie? No bo wiemy, że no, Krystian potrafi i sprowadzić, i utrzymać. No, też potrafi uderzyć, a z drugiej strony Henry potrafi poddać, więc wydaje mi się, że nie wykluczałbym jakichś nieoczywistych tutaj rozwiązań w tym starciu. No znowu, no, Henry wskakuje też tutaj na zastępstwo trochę, więc ten pojedynek to nie jest to, co pierwotnie planowaliśmy. No za kogo? Za Gustafsona. Więc no ale jest to zawodnik, który ma ciekawy styl, walka z Marcinem też była dobra, no poddanie na Albercie to pewnie jedno z najlepszych w historii KSW, także no i to jest zawodnik, który też nie wybrzydza, bierze walki, jak tylko nie ma problemów, że tak powiem, wizowych, to no to jest jeden z pierwszych zawodników, do którego dzwonię, jak trzeba wskoczyć na zastępstwo. Okej, okay. To od razu zapytam Alberta w takim razie. Walka w Cave, to za porozumieniem rozumiem i czy no jakby liczycie, że czy Albert się rozstał i zostaje w Cave? Na razie nie jest zawodnik KSW, czy jest zawodnik KSW, został wypożyczony? Jak to wygląda? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. No Albert jest naszym komentatorem, jest członkiem rodziny, firmy. Nie mamy tutaj jakiegoś... Możliwe nawet, że w tej chwili nawet nie mamy pewnie kontraktu z Albertem, także no, potrzebował na pewno takiej walki i dajmy mu trochę stoczyć pojedynek, może przy mniejszej liczbie świateł i zainteresowania i zobaczymy, co potem.
Leśko Nikolić, kolejny zawodnik Mighty Bulls Gdynia. Bardzo szczęśliwy, że chyba pierwszy raz w karierze będzie mógł się bić u siebie, tak naprawdę, naprawdę u siebie. No i Nemanja, który wypadł chyba z gali w Libercu, gdzie się miał bić z Dominikiem Humburgerem, o ile dobrze pamiętam. Bardzo sympatyczny gość, natomiast pytanie, czy to zero, czy ten rekord, który wygląda bardzo okazale, no, jest na tym samym poziomie, na którym jest to, co potrafi Bartek Leśko, no bo tutaj też fani biorą pod wątpliwość jednak to, że no, ta walka raczej najrówniejsza nie będzie, no bo mimo, że Bartek przegrał z Tomem Breezem, no to raczej różnica między Tomem Breezem a Nemanją Nikoliczem jest wyraźna w umiejętnościach i w wachlarzu tych umiejętności. No myślę, że po to zawodnicy się mierzą w klatce, żeby to się wyjaśniło. No. Myślę, że jest równiejszy pojedynek niż się wydaje? Znaczy nie wiem, szczerze mówiąc nie pamiętam, jakie są kursy, no zakładam, że dobrze oddają rzeczywistość, no ale Bartek wraca po porażce, Nemanja chciał też wrócić po kontuzji, nie zastanawiał się ani chwili, kiedy zaproponowaliśmy pojedynek, także no, normalna kolej rzeczy, tak? Mhm. To co z Dominikiem Humburgerem, bo to też no, zawodnik zero z tyłu, jeszcze rekord ostatnio nabił też, tak brzydko to nazwę, na zawodniku KSW na Robercie Maciejowskim. Czy jego czeka powrót w tym roku na karty KSW? Tak, zaproponowaliśmy walkę chyba w tym tygodniu, czekam na odpowiedź. Darko Stosicz, no jak to nam wczoraj się pochwalił, z GPS-em na ręku, jest cały czas satelitarnie namierzany, jakby trochę się zmieniło, ale cały czas zadowolony. Zapytaliśmy go też, czy jakby myśli jeszcze o walce o pas, czy jakieś mówi o walce z Podzianem. On powiedział, że tak, jednego po drugim, dzień po tygodniu chętnie weźmie, nie ma żadnego problemu. Także Darko w formie, nie tylko fizycznej. I tutaj moje pytanie, dlaczego on został ogłoszony na sam koniec? Biorąc pod uwagę całą kartę, to jedno z silniejszych nazwisk, bardziej znanych fanom KSW, a chyba został ogłoszony jako albo ostatnie, albo przedostatnie starcie. Czy to było faktycznie dopinanie go na koniec, czy jakiś inny powód? No tak, no to był chyba trzeci rywal dla Darko na tej karcie i no tak naprawdę czekaliśmy na podpisany kontrakt, na zdjęcia, no troszkę to się wydłużyło, trwało to dłużej niż powinno pewnie. A co do Wojcaka w takim razie, to czy on już wcześniej był zakontraktowany, czy on jest na tą walkę? Nie, no, on tu wskakuje na zastępstwo, także... To był oczywiście zawodnik, który cały czas gdzieś był w orbicie i rozmawialiśmy z Ilią, z Kondriczem i Maciek z Martinem, znają się tyle lat, bo przecież przylatywał tutaj na walki Jatyli Vega, więc no... Z oczywistych względów i naszego też zainteresowania rynkiem czesko-słowackim był to zawodnik, którego chcieliśmy mieć na kontrakcie. No fajnie, bo to właśnie kolejne wzmocnienie na ten rynek, znaczy czy wzmocnienie też się zaraz dowiemy na pewno. Kolejne wzmocnienie kategorii ciężkiej tak. Też, no wydaje mi się, że tu wszystko się zgadza. 6-0, no zobaczymy jak sobie poradzi z Darko, ale tutaj akurat też parę osób kręciło nosem, ale myślę, że to pomijając fakt, że jest na zastępstwo, to jednak gabaryty i styl i to jak to, no, że wiadomo to mniej więcej... To jest bardzo dobry zapaśnik, też świetny grappler startujący na zawodach grapplingowych, niepokonany w MMA, 120 kilo i ruszający się naprawdę nie tak jakby ważył przynajmniej z 10 kilogramów mniej. Myślę, że no nie ma co wybrzydzać, to jest kategoria ciężka naprawdę. No takich, tak. Takich sportowców jak Wojcak nie ma wielu w tej dywizji. Nie no, zero z tyłu, ciężki rynek czesko-słowacki, myślę, że parę aspektów tutaj się zdecydowanie zgadza. To czy może zdradzić, kto był planowany pierwotnie dla Darko? No chcieliśmy Michała Martinka, ale nie był jeszcze gotowy na ten termin. Potem Wiktor Pesta był brany pod uwagę, ale tam chyba złamał dłoń w międzyczasie, albo przynajmniej no, stłukł i nie zdecydował się na wzięcie tego pojedynku. Także no, tutaj jedna linia czesko-słowacka, jeżeli chodzi o rywali. Okej. Okay. Kęsi Kenikowski, tutaj od Damiana bym chciał zacząć o jego kontrakt, no bo zdaje się, albo się skończył, albo się kończy po tej walce i czy nie było pomysłu, żeby przedłużyć go przed tym pojedynkiem, czy czekacie na to, co się wydarzy, czy Damian czeka, czy wy czekacie na to, co się wydarzy w sobotę? Myślę, że trochę wszyscy czekają na to, co się wydarzy w sobotę. Tak, to jest ostatnia walka Damiana na obowiązującym kontrakcie i
No, zobaczymy, co po niej. A jakie negocjacje przeczuwasz? Bo z Rutkiem, z Neromanem były cięższe. No. Znaczy, na szczęście to nie ja będę je prowadził. Aha, okej. Okay. I Czarek Kęsik, i to w ogóle, to może od tego powinniśmy wyjść. Pierwotne zestawienie, czy też to były jakieś rotacje? Tak, to była, czy no tu trochę termin też, inaczej. Od początku to było zestawienie, od momentu właściwie jak dostaliśmy informację, że Damian jest już zdrowy po kontuzji, z powodu której wypadł z gali w marcu, to był pomysł na zestawienie. I tak naprawdę kwestią było tylko, kiedy robimy ten pojedynek. Ale też zawodnicy, myślę, że spokojnie, ponad 2 miesiące mieli. Mhm. I tu się nic nie zmieniło. Dobrze, no to przechodzimy do króla co-main eventów, jak wczoraj Sebastian został, nie wiem, czy sam się tak nazwał, czy został tak nazwany. Mu wiedziałeś, że ta walka została dorzucona do tej karty jako 10, jako drugie miejsce od góry. Natomiast chciałem dopytać o kontrakt, no bo tam jest jakaś tak nie doprecyzował tego Sebastian, natomiast i chyba z Karolem Machnikowskim jeszcze o tym rozmawiałem w środę przed kamerą, i to jest chyba jakaś taka walka ekstra, tak to można nazwać. O to bym dopytał, czy to jest ostatnia walka w kontrakcie, dodatkowa, nie przedłużony został kontrakt, jak to wszystko to wygląda? To nie jest ostatnia walka Sebastiana w kontrakcie. Okej, okay. Czyli jeszcze się będziemy nim cieszyli, no ale czy będziemy się cieszyli zawodnikami na wyższym poziomie, no bo jeżeli chodzi o Islama, to no nie jest to zawodnik lepszy od Filipa Macka, podejrzewam, i nie do końca wiem, w której płaszczyźnie mógłby Sebastianowi zagrozić. Jak wyglądało szukanie rywala dla Sebastiana przy wyższej? To była pierwsza i ostatnia opcja, czy był ktoś mocniejszy po drodze? Nie no, w pierwszej wersji nawet rozważyliśmy walkę mistrzowską, tak? No ale jak mówi Kłacz, najwcześniej będzie gotowy na wrzesień. Zuriko jest dalej kontuzjowany, Patryk Surdyn nie zdecydował się na pojedynek, pozostali zawodnicy z rankingu no albo byli zajęci, albo już z Sebastianem walczyli, albo no jak Wellington Martins, no nie byli, że tak powiem, brać pod uwagę. No i też dość późno się dogadaliśmy, było mało czasu, no nie ukrywam, że nie były to najbardziej komfortowe poszukiwania. Bo ja też się nie spodziewałem, że będę musiał na limit mieć przeciwnika dla Sebastiana, no bo ustalenia i jakieś informacje były takie, że po walce w maju Sebastian będzie tam leczył jakąś kontuzję i no w ogóle nie braliśmy tego pod uwagę. Sytuacja się zmieniła, rozmawialiśmy z kilkoma zawodnikami, no ale też w tak krótkim okresie to znowu w drugą stronę zawodnicy nie specjalnie, nawet no, oferowaliśmy dobre pieniądze, nie byli zainteresowani walką z Sebastianem. Oczywiście pewnie mogliśmy sięgnąć po jakiegoś Brazylijczyka z ładnym rekordem, ale uznaliśmy, że spróbujemy tym razem czegoś innego. Wydaje mi się, że bo Islam od razu zaakceptował pojedynek, szukaliśmy rywala i właściwie to jego menadżer sam go zgłosił i pomyślałem, że lepiej dać szansę młodemu zawodnikowi z rynku, który też nas interesuje. I zobaczyć, jak się sprawdzi, niż, nie wiem, no, sprowadzać kogoś przejrzałego, czy tam niespecjalnie interesującego z dalekich zakątków świata. I jeśli nawet Islam przegra ten pojedynek, to myślę, że to jest zawodnik, który wzbogaci tą dywizję, ona też potrzebuje różnych poziomów to i tak był zawodnik, którego prędzej czy później bym zakontraktował. Mm. Zdaje się, że pojawiło się w trakcie poszukiwań jedno nazwisko, które było całkiem niezłe. Bo miałem, że robiłem wywiad chyba z Arturem i mówię, że chyba już jest zawodnik dla Sebastiana. On mówi, tak, był, no ale właśnie wypadł. I to był tam chwilę po Koloseum, nie wiem, do tygodnia po Koloseum, nie pamiętam dokładnie, kto to był i co się wydarzyło, że wypadł. Że był ktoś i to nie chodziło o Zuriko i nie o Kubę. No, Jack Cartwright był dość blisko, byliśmy blisko do pięcia, no ale finalnie no, nie zdecydował się po prostu, tak? No, jakby finanse nie były problemem, raczej krótki okres przygotowawczy. No to mam nadzieję jednocześnie i liczę gorąco, że będziecie walczyli o Jacka jeszcze. Jest szansa, czy nie? Nie wiem, też nic na siłę, nie jest zawodnik, za którego będę umierał. Okej. Okay. Znaczy też nie do końca podobało mi się to podejście i przeciąganie, no bo to też na tym straciliśmy czas i cierpliwość. No,
Ja nie lubię tak pracować. Rozumiem. No dobrze, to przechodzimy w takim razie do main eventu, a nim sama walka, no to chciałbym o Michała Kitę zapytać, bo no, sprawnie obsługuje się mediami społecznościowymi, w zasadzie doceniam to, bo no, zawodnicy... Nie zgodzę się. No. Aha, no to ja tylko dokończę tylko tyle, że no, jakby wymaga się zawsze zawodników o tym, że żeby te media społecznościowe prowadzili, kropka, a potem już jak to robią, to jest inna sprawa. No Michał Kita jest zawodnik z jego, nazwijmy to, rocznika, czy szkoły MMA, czy tak zwanego old school, raczej się na tym tak nie skupiają. No Michał wrzucił post, zaatakował tam z kilka stron. Nie chcę pytać, no Szymona Bajora pytaliśmy, więc pytam teraz Ciebie jako stronę KSW. Jak Ty oceniasz ten post i czy Ty w tym poście była prawda, nieprawda, a jeżeli nieprawda, to jaka jest prawda i tak o. Znaczy no, ja lubię jak zawodnicy się wychodzą z jakąś inicjatywą i wyzywają rywali do walki i sami zostawiają pojedynki i zawsze powtarzam, że wtedy jak ja nie jestem potrzebny, to mi to pasuje, tak? Ale no też lubię, jak, że tak powiem, fakty, znaczy posty czy wypowiedzi zgadzają się z faktami, z rzeczywistością, a no tam przynajmniej dwie rzeczy w tych wypowiedzi Michała się nie zgadzają, mówiłem o tym też już, także mogę tylko powtórzyć, nie jest prawdą, że od miesięcy prosił o usunięcie w rankingu. Ale oczywiście, że tak powiem, przychylimy się do tej prośby i po weekendzie nie będzie Michała w rankingu. I też nie jest prawdą, że Martin zablokował w jakiś sposób jego występ na PG Narodowym przeciwko Arkowi, bo to była nasza wspólna decyzja i szczerze mówiąc nie było tu nawet jakiejś większej dyskusji, bo zarówno ja, Maciek, jak i Martin uznaliśmy, że to nie jest moment na walkę Michała z Arkiem. Mm-hmm. To w takim razie, czy no, po tym poście, no to rozumiem, że no jakby, no, biorąc pod uwagę to, że tak jak mówisz, te dwie rzeczy nie były prawdziwe w tym, co napisał, to czy wasze drogi definitywnie się rozchodzą, czy jest szansa po narodowym na stworzenie takiego starcia? Znaczy od początku byliśmy umówieni, wiedząc już, że walka jakby, no że nie ma potencjału na walkę drugą w pierwszej połowie roku. Że porozmawiamy co dalej po gali właśnie lipcowej, zresztą Michał miał jechać na długie wakacje i też no, taką dostałem informację, że jak nie zawalczy w czerwcu, to najwcześniej no, pewnie dwa miesiące od wakacji, jakiś listopad, grudzień. I no, to też nie był temat, który, że tak powiem, no, spędzał mi sens powiek, no bo wiedziałem, jaki jest timeline i mieliśmy rozmawiać po tej gali i tak też się stanie. No. Jakby ten post nic nie zmienił. No. Mhm, okej. No dobrze, to przechodzimy w takim razie do Szymona Bajora i Phila de Frisa. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o bookmacherów, no bo obaj panowie są największymi faworytami na karcie, 1.16, 1.17, chyba nie pytał, który, 1.17 chyba z Sebastian, 1.16 Phil, no nieważne. No ale to jest różnica znacząca, no pomiędzy, jakby w mojej opinii oczywiście, pomiędzy skazywaniem na Islama, na porażkę Szymona. O Szymona wszyscy chcieli, u nas w rankingu jest, zdaje się, numerem 2. Wczoraj przez dziennikarzy został zapytany, czy czuje się na ostatnią polską nadzieją na pokonanie Phila de Frisa. Jak wyglądały negocjacje i rozmowa z Szymonem Bajorem, no bo po tym jak PFL pożegnał się z Marcinem i z Szymonem, no to wszyscy gorąco liczyli, że zajmiesz się rozmowami i z jednym i z drugim. No wiemy, że takie rozmowy były i z jednym i z drugim. Natomiast na razie na karcie widzimy tylko Szymona, to dwa słowa o tych negocjacjach, czy były prostsze, cięższe i jak to wszystko dalej wygląda, jaki macie na niego plan, życie po życiu po tej walce. Znaczy, negocjacje były dość proste, bardzo szybko się dogadaliśmy, Szymon też nie wybrzydzał. Jest myślę sporo pojedynków, niezależnie od wyniku, no jak wygra to w ogóle otwiera się milion nowych możliwości. To jest dłuższy kontrakt. Tak, tak, ale jak nawet niezależnie od wyniku to jest sporo ciekawych starć dla Szymona, zresztą no jest czołowym polskim ciężkim. Ja się cieszę, że jest z powrotem z nami. Wiadomo, że dużo łatwiej by było ocenić po walce to wszystko, natomiast na ten moment jakbyś miał ocenić, czy to jest największe wyzwanie w kategorii, jeżeli chodzi o zawodnika, kategorii ciężkiej, chcę po prostu tą kanarkuna z tego wyłączyć, dla Phila de Frisa w KSW. Czy może, nie wiem, Michał Andryszak, może ktoś inny? Wiesz, to tak trudno ocenić. No, Michał Andryszak był faworytem w starciu z Philem de Frisem i był najbliżej wygranej, a potem no, jego kariera też się potoczyła w zupełnie no, pewnie niespodziewany sposób. Tak samo jak kariera Phila, który no, w każdej kolejnej walce był coraz lepszy. Miał gorsze występy, jak ten w Londynie, czy pierwsza walka z Narkunem, a
to tak naprawdę rozkręciłbym się, powiedział, od pandemii, no bo wygrana z Michałem, potem wygrana z Tomkiem Narkunem, Prasel zmiażdżony, to Duffy w ogóle. Michałki też był po drodze gdzieś, a to w pandemii chyba już. No tak, no, tak, chyba powiedziałem, bo, tak, to, tak, bo to pierwsza, jakby pierwsza walka chwila w pandemii, wtedy w grudniu, także Darko, no, że tak powiem, wytarta mata. Ciężko powiedzieć. No, wydaje mi się, że trudno mi sobie wyobrazić kogoś w tej chwili z dostępnych zawodników, który stawia się Filowi, ale to nie znaczy, że nie trzeba próbować. Uważam, że no, MMA jest takim sportem, że prędzej czy później znajdzie się taki kozak, który czy trafi ciosem, czy nagle okaże się, że po prostu jest lepszy, czy Phil będzie miał gorszy dzień. Nie jest łatwo bronić tytułu 9-10 razy z rzędu i mieć tak perfekcyjne występy. Gdzieś pojawi się ten gorszy występ, a być może też dosięgnie Phila czas. No, niezależnie od tego, no, będzie regularnie dla nas walczył, jest zawodnikiem, z którym się świetnie pracuje, też wydaje mi się, że powoli fani też zaczynają doceniać, dzieje się to powoli, mozolnie, ale no, trudno nie być, że tak powiem, z uśmiechem nie spojrzeć na Phila, jeżeli się tylko poświęci trochę czasu, żeby go poznać, także tyle. No. Mhm. Musi walczyć, będzie faworytem, przygotujmy się na to. Będą takie walki, jak zdarzały się pewnie, jak jeszcze, jak z Todem Duffym, czy Ricardo Prasselem. Czy z Ricardo Prasselem, ale no, to nie znaczy, że ma się położyć na kanapie i nie zarabiać pieniędzy. No. Też prawda. Natomiast no, jeżeli wy jesteście zadowoleni ze współpracy z nim, on zdaje się z wami, kontrakt obowiązuje, także no, by Phil nas cieszył jak najdłużej, w jak najmocniejszych i najrówniejszych starciach, żeby ci rywale jednak mu się stawiali. No, ale jeżeli chodzi o Szymona Bajora, no, to już nie dało, no, nad nim jest, no, jakby już nieważne, nie wiem, jak są inne rankingi w Polsce, ale nad nim jest Marcin Tybura, no, a ściągalny zawodnik do KSW, więc Na razie. To Michał Andraszaka zapytam, no bo PFL, teraz Oktagon, czy był jakiś temat w ogóle, jeszcze się podniósł Michał Andraszaka w KSW w międzyczasie? No tu timing trochę zdecydował, że no, nie było jakiejś konkretnej propozycji z naszej strony. Tak naprawdę była możliwość, żeby Michał zawalczył w lutym, wtedy Michał powiedział, że to za szybko, nie będzie gotowy, potem PFL, no więc no jakby zniknął na chwilę z rynku. I potem się pojawił, no to ja nie miałem miejsca, jak wypadł rywal Darko, to no, zaświeciły mi się tutaj oczka, że może to, ale w tym momencie już miał podpisany kontrakt z Oktagonem, no więc i Michał jest takim zawodnikiem, że już gdzieś to też liczyłem, chyba 3 razy już mieliśmy, że tak powiem, z przerwami współpracę i kontrakty. I jestem prawie pewien, że ten kolejny raz też nadejdzie, no tylko musi się wszystko złożyć. No to zawsze będzie zawodnik czołówki polskiej wagi ciężkiej, no ale chociażby z powodu tych problemów ze wzrokiem, myślę, że no raczej tu będzie w orbicie europejskich organizacji. Mm-hmm. To jeszcze tylko dopytam o walce Darko Wojtek, czy zwycięzca tej walki może liczyć na to, aby być kolejnym pretendentem? No nie wiem, a myślisz, że fani będą się domagać rewanżu Darko z Filem, jak Darko wygra? Kurczę, no może i mogą się domagać, nie wiem. No to pewnie, jeżeli będą, to tak, no. A też trudno mi sobie wyobrazić, jeżeli Stefan wygra w jakiś spektakularny sposób, no to pokonał gościa, który... Numer 1 w rankingu. Który... No... Najdłużej wytrzymał z Filem. No nie wiem, na ile to można traktować w kategorii osiągnięć, no ale on najdłużej się postawił w ostatnim czasie. No tak. Naszemu mistrzowi, także kto wie, no. Dajmy zawodnikom zawalczyć. No dobrze, to chyba jeżeli chodzi o kartę walk wszystko wiemy, mam tu jeszcze kilka takich tematów, trochę podrzuconych od fanów, trochę sam wpadłem, trochę nie. Tom Breese, podwójny mistrz LFL, łączenie 2 kategorii wagowych, pokonał ostatnio Polaka, Jarka Lecha w minioną weekend, minioną niedzielę, nie pamiętam dokładnie, tak mi się zdaje. No co z Tomem Breese'em, no bo tutaj tak, dużo osób mówi, że nawet opinie, że najlepszy parter nie tylko swojej kategorii w KSW, ale w ogóle, a nawet, że w ogóle, bardzo, jeżeli chodzi o tę kategorię wagową, to jeden z najlepszych. Co z Tomem Breese'em dalej, kiedy będziemy mogli go obejrzeć, no bo forma topowa.
Jesteśmy umówieni na rozmowę po tej gali, no bo to też będzie dość istotne, co tutaj się wydarzy, że w kwestii potencjalnych kolejnych występów Tom. Okej, dobrze. Jest pytanko od jednego z użytkowników odnośnie walki z Parnas Ruchała. Co w przypadku, tak czysto jakby formalnie, co w przypadku, gdyby Saladin nie zrobił wagi do tej walki? Co się wtedy, jaki pojedynek ma status, o jaki pas walczą, ile rund i tak dalej? No, normalnie mistrz nie robi wagi. Okej, bo jest regularny tymczasowy, dlatego to pytanie jest takie... Ale to nic nie zmienia. A nic nie zmienia, okej. No bo jeżeli mistrz nie robi wagi, to dalej pretendent ma prawo zdobycia pasa. I więc walka jest pięciorundowa i jeżeli wygra mistrz, który nie zrobił wagi, no to tytuł pozostaje wakujący, a jeżeli wygra pretendent, no to on zostaje mistrzem. Okej. To jest oczywiste. Dobra, to ten temat mamy zamknięty. Jacek... Ale nie będzie takiej sytuacji. Dobrze. Jacek Sieksa, gać w KSW. Prawda czy fałsz? Thumbs in the middle. Rozmawiamy. Myślę, że będzie w KSW, tak. Okay. Ale jeszcze nie jesteśmy podpisani. I jeszcze jeden z ostatnich tematów, już mniej stricte sportowych, temat Tomasza Hajto. Podobno były rozmowy z KSW prowadzone. Jakbyś mógł skomentować tę wypowiedź, bo już kiedyś któryś z... Tymon Tymański chyba już rozmawiał z KSW, pan Jarosław Sokołowski, Welmasa i jeszcze kilku takich było, którzy po tym mówili, a okazało się, że tak nie było. Czy tutaj jest podobnie? Ja nie wykluczam, że kiedyś były takie rozmowy, w latach może 2008 albo w takich okolicach. Że frontman jakiegoś zespołu dyskopolowego, od Jesteś Szalona, tylko ona tańczy dla mnie? Nie wiem, jak się nazywa ten pan, ale to ten pan też podobno miał. Tu mnie rozbawił timing, że 3 lata temu do Tomasza Hajto dzwonił Maciek z Martinem. Myślę, że jest to możliwe, że mogli dzwonić i zapraszać go na galę po prostu jako gościa. On źle zrozumiał. A on mógł źle zrozumieć. No, bądźmy poważni. 3 lata temu, to był rok 2020, pamiętny. I właśnie w okolicach dzisiejszego dnia była pierwsza gala KSW po pandemii. Nie wiem, mało pewnie kto pamięta, jaki to był klimat wtedy. Trochę takiego półlegalu, nie wiadomo ile osób, jeden zawodnik tylko z zagranicy, zawodnicy badani na koronawirusa, naprawdę, bądźmy poważni, nikt wtedy nie myślał, gala bez publiczności, tak? Nikt wtedy nie myślał o zatrudnianiu Tomasza Hajto w 2020 roku, to jest jakiś absurd. Także jakby chciał przyjść też w sobotę to i zobaczyć, jak wygląda MMA, to zapraszam. Jedną rzecz chciałbym dopytać, bo w tym drugim uniwersum powstała nowa siła, no nie wiem czy siła, która idzie bardzo mocno... Nowa stara, bądźmy szczerzy, która idzie mocno w sport, znaczy sportowe nazwiska. Jak oni ogłaszają, a ja znam te nazwiska, znaczy, że muszą mieć znamiona sportu, bo to jest siatkarze, piłkarze, wasi byli zawodnicy, no Tomasz Sarara, Jay Silva, to jest walka, która mogłaby się odbyć na KSW i tak dalej. No mam nadzieję, że już nie, że mogłaby się nie odbywać. To chciałbym zapytać tak naprawdę o Tomka Sararę w tym wszystkim, czy po tym jak ich no nie wiem, nowy pracodawca nie dotrzymał terminu gali, czy był temat powrotu do rozmów z Tomkiem w KSW? No, chyba nie, bo Tomek nie chce już walczyć w MMA, tak? Może, no cały czas jakieś nowe wywiady wychodzą, nie jestem w stanie na bieżąco ich nadrabiać. Ja też nie wiem, ale... z mojej strony nie było kontaktu. Dla mnie to jakby mam Tomka w przegródce, zakończył karierę w MMA i nie chce walczyć w MMA. I... No, musiałoby się, że tak powiem, to zmienić, ale wydaje mi się, no, z naszej strony, że tak powiem, podobne zdanie. Tomek nie powinien już walczyć. Okej, a temat Jaya Silvy kiedykolwiek się pojawiał w ostatnich latach? No, miał walczyć 2 lata temu w Gdańsku z Michałem Kitą i kibice nas zniszczyli, że tak powiem, za w ogóle próbę zestawienia takiego pojedynku i no, nie jesteśmy głupi, nie będziemy powtarzać tych samych błędów. Okej. No to tylko na koniec... Dziwi mnie w ogóle, że ktoś jeszcze o jego pyta, bo sami fani go nie chcieli, także dajcie żyć. No. To tylko też jedno, że zapytam, nie chcę wchodzić absolutnie w wątek polityczny, chciałem tylko zapytać, czy na miejsce Pauliny Klimek będzie ktoś nowy? I jak tak, to kto? Tymczasowo będzie ktoś nowy, a dowiecie się tego
Dzisiaj. Dzisiaj? Dzisiaj. Czyli to poprowadzi ważenie, tak? Tak, już Dominik mi tu potwierdza, że można powiedzieć. Macie Glinkę zastąpi na razie Paulin. Czyli plotki się potwierdziły, zastąpi. Tymczasowo. Tymczasowo. No, Paulina jest tymczasowo odsunięta od pewnych obowiązków. Dalej pracuje dla KSW przy każdej gali. I tyle. No. Wszystko inne zostało, że tak powiem, opublikowane w oświadczeniach prasowych. No dobrze, to również tyle ode mnie. Dziękuję jak zwykle za poświęcony czas i za rozmowę. No myślę, że od tego będę zacząć. 600 nazwisk, 2. No kiedy? Czy kiedy fani mogą się spodziewać? Bo ja więcej, ja tylko o to dostaję. Codziennie rano dzwonią, wieczorem piszą. Wątpię. Tak w koło Macieju. Tylko o to dostaję pytania. Kiedy wywiad z Wojkiem, no i kiedy 600 nazwisk, 2? Kiedy 600 nazwisk, 2? Zaproponowałem, że nie chcę robić tego w wakacje. Są poinformowani wam mniej więcej, ale chcieliby poznać datę chyba. No nie no, back to school we wrześniu. Okay. Możemy, umówmy się na wrzesień. Tak na razie mniej konkretnie. Dobrze, to jeszcze raz. Dziękuję ślicznie i zapraszamy wszystkich serdecznie. 16.50 Q&A z gościem specjalnym i ważenie przed galą KSW 84 w Gdyni, a jutro KSW 84 od godziny 19 na antenach Viaplay, a u nas na mediach społecznościowych znajdzie konkurs we współpracy z marką Monster, w której do zgarnięcia bilety na płytę. Także naprawdę jest grubo, wpadajcie, sprawdzajcie. A biletów już praktycznie nie ma, tam zostało kilka sztuk dosłownie, także pewnie ostatnia szansa. Tak jest i to takie naprawdę konkrety, a i oczywiście zgrzewka napojów jeszcze od Monstera, także serdecznie zapraszamy, sprawdzajcie. Jak jesteś niepełnoletni, to ostatnia szansa na zdobycie legalnie zgrzewki Monstera. Tak jest. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję.